kolejnym odcinku z rodzinki zastępczej. Jest to już chyba 51 odcinek, tak? Ostatnio był 50 i przegapiłam z tego wszystkiego. Natasza nam się tutaj odpręża w swojej seksownej pieliźnie, na. Ostatnio właśnie, jak możecie zobaczyć po naszych funduszach, byłam na zakupach. Byłam na zakupach i po prostu szaleństwo się wydarzyło, bo nie mamy pieniędzy. Trochę też zmieniłam w domu, a konkretnie tutaj zmieniłam trochę kolory. No jeszcze łóżeczek nie wymieniłam. W tych dwóch pokoikach akurat. Przebierałam wszystkich, zobaczcie jak słodko nasz Patryś sobie wygląda teraz. Uch, jejku. Zobaczcie, słodziak. Tak, na górze zmieniłam trochę, bo to już był ten czas, żeby w końcu to ogarnąć. I tak to teraz się prezentuje. Nie miałam za dużo pieniędzy, więc też się nie popisałam. Tak, wzięłam sobie już oczywiście naszą niedzielną wypłatę, bo mi brakowało pieniędzy, także no, musiałam doładować konto. I tak, w sumie nic się więcej nie zmieniło. Aha, no sypialni nie zmieniłam, kurczę, no, spójrzcie. Była niebieska, teraz jest taka z akcentami. Czerwień, takimi trochę azjatyckimi, powiedziałabym nawet. I tak to się prezentuje. Chciałam zrobić więcej, ale niestety brak pieniędzy. Nic na to nie poradzimy, a Wolfgang dzisiaj nie idzie do pracy, także po prostu wspaniale, bo musimy z czegoś zapłacić pokojówce. I teraz coś musimy sprzedać. Bo inaczej sam nam coś zabierze, więc ja wiem. Ty tutaj. O. Ona i tak już tego nie używa. Więc żeby tylko wiecie co na pokojówkę było. W sumie co ty tutaj nosisz? Tak, będziemy wyprzedawać wyposażenie. Postaw sobie kratki od Wolfganga. O, i zdjęcie jakieś masz? Czemu to nie zawieśli na ścianie? Tak, jeszcze takie kwestie organizacyjne. Mam gdzie powiesić, kurczę bele. O, niech se będzie tu. O, dobra. Ogólnie to wszystkim pozmieniałam włosy, ubrania. Także może Natasza ubierze się już w ubranie codzienne. Nie będzie nam tu paradować w bieliźnie. I poda śniadanie, skoro wstała. Oj, ktoś tu w nocy już widzę gotował, więc... Więc no dobra. Muzyka gra. Wszyscy jeszcze śpią, także... Ale Wolfgang, zobaczcie na Wolfganga. Spójrzcie tylko na tego chłopa. O, tutaj. Od razu inny człowiek, nie? Zdjęłam mu zarost, zmieniłam fryz. On ma strasznie podłużną... Wstało dziecko. Czy my dzisiaj dostajemy dziecko kolejne? I te dwa zęby, uwielbiam. On jest głodny. Dobra, już nie panikujcie. I widzicie, nasza Mariola też zmieniła fryz. Mam i takie okularki. Czerwone. A sobie śpiocha. No dobra, Wolfgang, wstawaj, weź to dziecko. Wiem, że niedziela i chcielibyście sobie pospać, no ale no. Przytul go, na przykład. Co, już do żarcia, widzicie go? A dziecko? Nie mam słów, po prostu nie mam słów. W sumie tylko tutaj muszę wymienić łóżeczko, bo nie pasuje kolorystycznie. No ale... Ja nie pamiętam, czy ja dzwoniłam do samym, ale... Aha. Posprzątaj ten syf. Tak, idziesz po butelkę, dobrze. A wy dzieciaki, wy moglibyście już... O, nie bijecie się? Przy okazji mogę wam pokazać też Natana. Oni mają tak okropne twarze, moi drodzy. Po prostu była jakaś masakra, jak... najlepiej w ogóle na nich nie patrzeć. Wszyscy mają takie kartuflane ryjki, że to jest masakra. Nic, tylko operacje plastyczne. Tak, wszyscy u mnie... Jak zwykle moja rodzina jest ciągle chora. O, a co ja jeszcze zrobiłam? Nie jedz zepsu tego jedzenia. Wyjmij coś z lodówki. Nie jedz tego! Czy wyście poszaleli? Oskar, nie może, bo my tutaj będziemy jeść teraz śniadanie. Weź spaghetti, nieważne. O, ogrodnik, oj.
Ja nie wiem, czy mi hajsu wystarczy dzisiaj na wszystkich. On by chciał siusiu. O, będzie to nas dzisiaj lepszy. Grzeczny chłopiec. Majola. A trzasnąć ci coś kiedyś? O, Natanek sprząta, cholerka. Nie jednak wychowane mam te dzieci. Nie, nie można powiedzieć, że nie. A to jest ten mechanik. O matko, jeszcze mechanika. Ta Natasza, idź się pomyj, jak skończysz. A ty chodź jeść też. Rodzinne śniadanko, tak dokładnie. I co ty mały tam robisz? O, jesteś szczęśliwy, to może coś porobimy z tobą dzisiaj kreatywnego. Aha, jeszcze moi drodzy, byłam u naszych dzieci. Ze studiów, tak. Zobaczcie. Widzicie, pozmieniały się trochę fryzury. Tam twarze wcale nie są lepsze. Także no. Tutaj tak nie wszystkich widać za dobrze. Musiałabym ich pozapraszać, ale... Tylko jedynie nie zmieniłam Adriana, no. Kurczę, ten Adrian, on już chyba zawsze będzie wyglądał tak. Bo on jako jedyny w ogóle jest w innym... Ja nie mam imienia. On jako jedyny jest w innym całkowicie mieście, dlatego ja już nie chciałam się tam wchodzić i zmieniać, więc musicie mi wybaczyć. Chłopiec, co za niespodzianka, no to co, będzie chyba... Czekajcie, na R, czyli tak, mamy do wyboru Roberta, Radka. Romek. Nie, może Radek. Radek jest taki spokojnie. No ale dobrze. R, tak? Jest R po P. Ja już głupiaję. No to kto idzie, podjdzie? Nikt nie idzie, podjdzie. I tak mamy jeszcze lato, bo znowu zapomniałam zmienić. O, Wolgan się cieszy. Wolgan się cieszy. A wy, moi drodzy, czekajcie. Bo ja myślę, że tu właśnie trzeba lekcję odrabiać. O to cię pyta? Nie, nie. Nie w tym momencie, moi drodzy. Natan ukochany. Klebureczko, to jest twoje, ale widzę, że nie masz lekcji. Chyba, że to... A jednak. A ty? Nic tu już nie leży. Czyli macie podawione lekcje, mam rozumieć? Ty możesz schodzić pod prysznic. No dobra, czyli ufam wam, że lekcje są zrobione. Co ty byś chciał? Poproszę o poczytanie. Zaraz się tą zajmiemy, dziecko kochane. Tak, ty odbierzesz syna, to ty w takim razie zajmiesz się małym. Pokaż się. Ty jesteś szczęśliwy. Co ty byś chciał, żeby to mama zrobiła? Bawiła się z tobą, dobrze. Baw się. Łaskotki. Umiesz mówić? Nie, nie, umiem oczko mówić. Tak to zrobimy. Wolfi odbierze synka nowego. Radka. O. I co, zwalniesz mi na podłogę? Proszę, dobra. Boże, już myślałam, że mi zniknęło, ono się teleportowało. Obejmij go. Baw się, możesz mi dać od razu butelkę. I włożymy go do korca. Chociaż czekajcie. Tu go wsadzimy. Tu go wsadzimy. Wyjechać na wakacje? Za co? Ja się pytam, za co, Wolwi? Wolwi, teraz mogę nigdy nie dać. Żeby coś, ale zmieniłam wam stroje, mógłbyś się przebrać, także może skorzystasz tu na dole? I sobie weźmiesz prysznic. Ale ty jeszcze jesteś w ogóle głodny, zaraz znowu będziesz gruby, jak będziesz tak... A nie, ty masz dobrą formę, bo ostatnio cię przegoniłam na biorzeni. Znaczy na tym... do ćwiczeń sprzęcie. Dzieci poszły lekcje odrabiać? Brawo, kochani. Ty sobie... Patrzcie w jego, on idzie sobie ćwiczyć. Coś podobnego. No dobra. Czy wy to słyszycie? Ale miałam przed chwilą takiego... What the fuck? Co to za dźwięki? Co mi tu muczy? On się tu bawi, jakie to jest świetne! A wiecie co? Ja nie mam pojęcia, skąd ja to mam. Wydaje mi się, że ze Stora. To znaczy, ściągnęłam sobie taką paczkę...
storowych modyfikacji. Ale nie mam pojęcia, że to działa. O jejku! To jest przesłodkie. I on jest szczęśliwy w tym. Jeszcze wam pokażę, co mam. Bo mamy jeszcze coś takiego. O! W sumie to niebieskie by pasowało. I tak jestem ciekawa, co bym mógł robić tutaj, ale... Gdzie ja mam to położyć? Minąłby się gdzieś na kanapie. No bo tak na podłodze mam go kłaść. To chociaż na dywanie, co? O. Zobaczymy, też sobie wypróbujemy. Chodź, Woli. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak on ich zje. A wam jak idzie? Wiesz ty, Nataszka? Ty masz taką platynę piękną, aż żal jej nie wykorzystać. Także tak, dawaj to. Przyjaciół na wysokich to super płodność. Dajmy jej to, dajmy jej super płodność. Ja, kupimy wam to. Póki... chociaż i tak nas nie stać na to. A ciebie stać na eliksir? Ciebie stać. To kupujemy od ciebie eliksir odmłodzenia. Bo jeszcze wam potrzeba odmłodzenia. Ostatnio ich w sumie odmłodzałam, ale jakoś tak, nie wiem, zleciało to. Przygotuj mleko mądrości. A tobie to ja muszę wybić chyba platynkę. Nie ma wakacji. Nie ma wakacji, stary. Stary, w sumie to się odmłodniał trochę dzięki nowym wyglądowi i fryzurze. Wypij to mleko mądrości. A ty weź to wyrzuć. Posprzątaj trochę. Zachowaj te resztki, bo szkoda. I co tu będziesz robił? Pokaż. Prezentacja w ogóle. Piękło! Nie. I zasnął? Wolwi, nie, chodź. Bo tutaj chodzi twoje mądre dziecko. Proszę uczyć go mówić. Nataszka, posprzątałaś? A to też wywal już. Wywal, też sprzątnij, to ten już sprzątar będzie miał mniej do roboty. I idź sobie, skorzystaj. I wiesz co, póki masz tą platynę, to idź se łyknij. Dwa razy. I dwa razy też sobie Wolwi łyknie, bo on chyba jest starszy. Ale tam baby nam płacze, więc zaraz do niego pójdziemy. Chyba, że może Majola już wolna? Nie. Czekajcie. Ja muszę zobaczyć. Z bliska. Trochę średnio widać, ale co tu wisi? Takie to jest urocze. Przynajmniej można wiedzieć, co coś, cokolwiek robić z tymi niemowlakami, a nie ciągle one leżą na górze sami w tych końcach. Co tobie się dzieje? Ty już śpiący. Wybijesz tylko to i już dobrze? No nie marudź, patrzeć. Bądź mądrym chłopcem. A może on się skupczał czy coś? Weź go stąd. Co ta Nataszka? Od razu latynę. Trzeba korzystać po tą platynę. Bierz dzieciątko swe. Właśnie, ja wam powiem tak, ja ich ubrałam wszystkich totalnie na lato. Widzicie, bo on zrobił pieluszkę. Ubrałam ich totalnie na lato, a przecież ma być zima. Nie zima, tylko jesień. I znowu będę ich musiała przebierać. Nie mam już słów. Pokaż się, mój drogi. Ty potrzebujesz do toaletki, więc weź zostaw, skorzystaj. A wbiłeś to? Nauczyłeś się mówić? Brawo. No nie jestem z ciebie po prostu taka dumna. Ryzykować bulgangiem, żeby się napił? Ryzykuję. Ma dobrą tu aspirację przecież. Czy to ma być to, czy to? Ej, czeks. Nie, stój. Nie, bo to ma być tu. Chyba też. To. Nie. No.
przymuską. Kurczę, Wolfgang, te twoje pragnienia. Powiedz mi, drogi, że nie mam co tam teraz zrobić w tym momencie. Zaraz położysz dziecko do spania, więc powiedz to. To twój obraz? O, będziesz sobie malował. Tylko niech on zrobi siusiu. Możesz go wziąć? Nie możesz. Teraz będziesz mógł. No, muszę go sobie tutaj do końca. Okej, okay. No i co, Natasza? Możesz począć? Co ty masz, jakiś słaby komfort? Podaj obiad, o! Podaj... albo coś może... Przygotuj... placek jagodowy. Zostaw dziecko. Na tam ciebie też już widzę. Nie, dobra, okej. Okay. Dobra. Niech go już odłoży, a ty sobie maluj. Mariola siedzi przy kąpie. W tej piżamie. Dzisiaj masz taki piżama party dzień, okej. Okay. To sobie tam z kimś gadaj na czacie, chociaż już to nie. Ty musisz się ogarnąć, troszkę dziecko. Zobacz, toaleta. No i matka zaraz poda jedzenie. No nie to łóżeczko, kochany. Dobra, myślałam, że on nie żyje, on jest... Czy ty tam dalej widzę, ćwiczysz ostro? Dobra. Ja ci bronić nie będę ruchu, dziecko kochane. Bo przecież, no jak sam z siebie poszedł ćwiczyć, no to psst, proszę was. Możesz sobie potem grać nieobudzony. No ja ci go ruszę. Ja ci go ruszę, byś ty się ubierz. Strasznie im znowu te potrzeby spadają, nie wiem. Może też pójdziesz do brata grać, co? Albo Natasza, zrobiłaś to jedzenie? A trzasnął cię ktoś kiedyś? Nie wytrzymam nerwowo. O, następna leje, następna, patrzcie ją, patrzcie ją. Tak poza tym to... Zobaczcie, jak sobie wygląda. Tutaj widzę jakiś bak. To się daje przez włosy. No, ona ma taką straszną twarz, więc... Także no. Wow, wow, wow. Te okulary troszkę jej w sumie pomagają, tak szczerze powiem. Nie wygląda tak źle. Najgorzej oni w ogóle wyglądają w lustrze, jak na nich patrzyłam. No, jesteś głodna. Ale ty się bagujesz strasznie z tymi okularami, chyba bym się coś... Świetnie! Teraz będziemy mieli pożar w domu. No to mów go z powrotem, no. Jak tam stoimy z kasą? Dobra, jeszcze mam, jutro wolę pójdę do pracy. Możesz od razu... sprzątnąć to. I wyciągnij sobie resztki. Chcesz sobie usiąść, powiadasz? Mamy coś jeszcze dla rodziny? Chyba nie. Każdy niech sobie weźmie resztki. No, spaghetti. Na śniadanie spaghetti, na obiad spaghetti. Nie poszedłeś grać do brata? Śpiochasz, śpiocha ci, dobrze. Wolfi, co ty tam malujesz? Zobaczcie, chyba dla Nataszki maluję jakieś kwiatki. No, no, no. Artysta nam się tutaj rodzi. Rodzi. O, jutro urodziny. Tak, studia z studiami, to ja... No. Niebawem. No i co, moi drodzy, nie zadzwonimy po kolejne dziecko, bo nie mamy... pieniądzów. Musimy mieć chyba co najmniej 3000? Nie pamiętam, ile trzeba było mieć, żeby móc mieć dziecko adoptowane. Oni chyba naprawdę nie mają co robić, powiem wam. Możesz go włożyć do krzesła. Boże, ja muszę zmienić te okulary, zobaczcie. Weź go i włóż go do tego, jak tak bardzo ci na tym zależy, a ty posprzątaj, Natasza, po sobie. Nie umiesz piec, to przynajmniej
posprzątaj. Idź się wykąp. A co? Podnosicie sobie tą rozrywkę? Czemu wam się to światło nie świeci? No. Kurczę, powiem wam, że zależy mi, żeby jednak zadzwonić po to dziecko. Także, co sprzedajemy? No i tupa, nie będzie dziecka dzisiaj. Zobaczymy. O, usługi. Zostaw na chwilę ten obraz. No tysiące to będzie za mało. Kłopoty gadać. Zaraz. Co ja mogę jeszcze sprzedać? Ten stół? Nic nie daje. Samochód. Nie sprzedam samochodu. Telewizor? O! 3000 wystarczą? Zadzwoń jeszcze do tej baby. Teraz się uda. Uff. Tak. Ha! Oszukałam cię! No Mariolka! Chciałam, żebyś brata miała! Patrzcie, jak się wściekają. Czyli telewizor sprzedałam. No... Sorry? Zaraz mam kupię nowy. No masakra. Może być taki? Chyba się nie zgodzą. Dobra, i tak go nie oglądacie, nie przesadzajcie, co? Sakra, ci maluj ten obraz. Wydaliście pieniądze. Co, będziesz... O ile zakładam, że ona będzie go karmić zaraz. Możesz go wziąć, objąć. Ty słodkie. Jakie bobo. Sprzedaj to. Skorzystaj. Na dole już, weź prysznic. Popróżnij nocniki. I do spania. Pasza, też idź spać. On się pobawił czymś. O. No dobra, moi drodzy. Będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzisiaj mieliśmy taką spokojną niedzielę. Dołączył do nas Radek. I jesteśmy coraz bliżej końca tej serii, bo niebawem skończą nam się literki i koniec, koniec. Także no, mam nadzieję, że ten wam się podobał. Tak samo jak zmiany wyglądowe naszej rodzinki. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych. Patrzcie jak Patryś sobie muzykuje. Także do usłyszenia i pa pa!